Partnerem programu jest Miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa. Sponsorem programu jest Castorama. Miło Was widzieć na winobraniu. Sponsorem audycji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Operator programu Czyste Powietrze. Winogranie. Maciej Nowicki, powracamy z rozmowami o winie w naszym plenerowym studiu Rada Index tutaj na Winobraniu w Zielonej Górze, a moim kolejnym gościem, czy właściwie należy powiedzieć gościnią, nie wiem czy stosujesz feminatywy czy nie, jest Magda Komorniczak, winnica Mozów. Cześć Magda. Cześć, tak, witam serdecznie. Z Magdą wiążą się moje nieustające wpadki gramatyczne. 2 lata temu właśnie tutaj w tym studiu przekręciłem chyba twoje imię i nazwisko. Od tego czasu zawsze każda rozmowa napawa mnie stresem, ale tym razem mi się udało. Magda, jesteśmy powoli, zbliżamy się do końca weekendu otwarcia. No wczoraj prawdziwe tłumy w sobotę. Jedni mówią, że jedne z największych w ostatnim czasie. Jak ty oceniasz otwarcie winobrania w dniu wczorajszym? Natarcie było rzeczywiście masowe. Może bardziej w godzinach popołudniowych, bo jednak ten upał w tych wcześniejszych godzinach był trochę nie do zniesienia, jeżeli chodzi o kosztowanie wina, ale popołudnie i wieczór naprawdę należały do nas i miasteczka winiarskiego. No dobrze, no gdybyś miała jakąś taką statystykę wyciągnąć z pierwszego dnia, to o co najczęściej pytali cię goście? Trudne pytanie, jeszcze nie mam statystyk. Myślę, że pierwszy dzień był bardziej na rozeznanie, więc bardzo dużo ludzi jednak próbowało wszystkich praktycznie rodzajów. Nie było jakiegoś konkretnego celu chyba. No ale ja na przykład miałem swój konkretny cel. Wczoraj w czasie jednej z degustacji komentowanych pokazałem wasze Souvenir Gris. Bardzo fajne wino z rocznika 2023 i też taka odmiana winorośli, która chociaż bardzo popularna w Polsce, mam wrażenie, że aż tak bardzo w Lubuskim jeszcze nie doszła do szerszego słowa. Natomiast u was jest już chyba kolejnym rocznikiem, znakiem rozpoznawczym. Jak wam się pracuje z tą odmianą? Dokładnie. Byliśmy jedną z pierwszych winnic tutaj w Lubuskim, która zaczęła współpracować z tą odmianą i jesteśmy zachwyceni współpracą. Odmiana niesamowicie plenna, niesamowicie odporna, a jeżeli chodzi o samo wino, bardzo plastyczne. Można uzyskać coś bardzo świeżego, cytrusowego, co mamy w tej wersji takiej sauté, ale mamy też wersję beczkowaną, która ma zupełnie inną odsłonę. Jest ciężka, drewniana, cynamonowa, więc zupełnie coś innego. No właśnie, proszę Państwa, cieszę się, że Magda sama to powiedziała. Widać po prostu, że to już nie pierwsza nasza rozmowa na tej antenie, ale tak, coraz wydaje się mocniej dochodzą do głosu polskie wina białe, które dojrzewają w beczce. Też podobnie jak Souvenir Gris, nie mamy ich jeszcze bardzo, bardzo dużo, ale możliwość tego porównania między takim wydaniem bardzo lekkim, a właśnie tym wydaniem dojrzewającym w beczce, to było coś faktycznie wyjątkowego. Ale inną z takich rzeczy absolutnie wyjątkowych dla Was jest odmiana, która nazywa się czasami Welschriesling, czasami Grasze Wina. Pokazywaliście ją w zeszłym roku, czyli właściwie taki, no nie wiem jak wytłumaczycie tę odmianę w języku polskim, nazywacie go po prostu Rieslingiem, czy białym Rieslingiem? Rieslingiem włoskim. Rieslingiem włoskim. Co to jest za pomysł, żeby ją posadzić w Polsce? Pamiętam, że kiedy ją pierwszy raz spróbowałem, to ja byłem pod ogromnym wrażeniem. To było świetne, świetne wino. Jak się z tą odmianą czujecie? W tym roku jej nie mamy, więc nie mamy o czym za bardzo porozmawiać w tym momencie. No, akurat ten rocznik nie wyszedł nam. Ale myślę, że to jest coś takiego, co docelowo może też być czymś interesującym tutaj w Lubuskim? Myślę, że tak, bo samo wino, tak jak powiedziałeś, było czymś niespotykanym. Każdy, kto był przyzwyczajony do tych aromatów Rieslinga i zobaczył gdzieś inną nazwę najpierw na karteczce, a później w ramach próby, był ogromnie zaskoczony, że to jest Riesling, a jednak aromaty są zupełnie inne. Proszę Państwa, czekamy w takim razie z niecierpliwością na kolejną odsłonę. Pamiętajcie, że myślę, że macie okazję nieraz próbować tych win, czy w Niemczech, czy w Austrii, czy w Chorwacji. To jest bardzo popularna odmiana w Europie. Natomiast ja zawsze uważam, że jest też taką odmianą, która dobrze sprawdziłaby się w polskich winnicach i cieszę się, że i trzymam kciuki, żeby pojawiła się także u Was. Trochę tym tematem, że nie ma jej w tym roku, wywołałaś następne pytanie. Rozmawiamy dzisiaj ze wszystkimi winiarzami na temat tego trudnego
rocznika 2024, chyba najbardziej szalonego w dotychczasowej historii polskiego winiarstwa. No to jak wy się w tym roczniku wyglądacie? Bardzo was to kosztowało dużo, czy coś udało się jednak obronić i przygotowujecie się do zbiorów? Nie ma na szczęście takiej sytuacji dramatycznej. Nasze krzewy są jednak kilkunastoletnie, więc też były dużo bardziej odporne na ten mróz. I gdzieś szacowanie wstępne jest na poziomie 20% strat na tych krzewach już owocujących. Niestety na młodych jest dużo więcej, nawet do 90% strat. Natomiast wiadomo, nie wlicza się to jeszcze w nasze zbiory, więc mamy co zbierać, chociaż odmian wczesnych nie mamy, więc jeszcze czekamy do końca winobrania w Zielonej Górze i wtedy będziemy pewnie ruszać na nasze zbiory. No te 20% brzmi bardzo dobrze, jak na te smutne sytuacje, które brzmiały. Znaczy, nigdy 20% strat to nie jest coś, czym należy się cieszyć, natomiast patrząc na to, jak wyglądało to w niektórych innych przypadkach, to faktycznie nie jest to zły wynik. Chciałem cię jeszcze zapytać o wina czerwone. Dużo mówimy o waszych winach białych, a jak tam czerwienie wyglądają? Też to taka była zmiana. Kiedyś przez dość długi czas właśnie białe były kluczowe, ale pojawiał się Zweigel, stawał się tam coraz ważniejszym zawodnikiem w waszym portfolio. Tak. Jak to teraz wygląda? Obecnie w ofercie mamy cuvée i rzeczywiście w dużej większości jest to Zweigel z domieszkami innych odmian. Z czerwieniami musimy troszeczkę kombinować rzeczywiście. Jest w ogóle mniej nasadzeń u nas tej czerwieni i mamy różne pomysły z roku na rok. Kombinujemy. A jest coś takiego, co jest na przykład twoim osobiście marzeniem, co można by wśród tych win czerwonych zrobić w przyszłości? No mamy coraz więcej Zweigeltów, coraz więcej Pinot Noirów. To jest jakiś taki kierunek, który myślisz, że chcielibyście podjąć w przyszłości? Mamy nowe nasadzenia Pinot Noira, więc zapraszam, ale za pewnie 3 lata. Czy marzenia? Nie wiem, szukamy na razie jeszcze różnych rozwiązań i win beczkowanych czerwonych i win takich sauté. Zobaczymy. Proszę Państwa, już teraz mogę Was zaprosić w takim razie za 3 lata na rozmowę z Magdą na temat tego, jak smakuje pierwszy Pinot Noir z winnicy Mozów. Rozmawiam dzisiaj o tym z Mariuszem Pacholakiem z winnicy Cantina. Chciałem zapytać też Ciebie. No jednak ostatnie lata winobrania to w końcu taka mocno winiarska edycja. Dużo więcej osób przyjeżdżających do Zielonej Góry na tą imprezę, także właśnie po to, żeby próbować wina, żeby rozmawiać o winach, żeby uczestniczyć w degustacjach komentowanych. Czy Ty po publiczności, która odwiedza Was, widzisz też tą zmianę? Jednak może nie tyle większe doświadczenie, co większe zainteresowanie tym, czego chcą spróbować? Tak jak powiedziałeś, jest to chyba kwestia i edukacji, i zainteresowania, bo dużo jest większa świadomość, dużo większa frajda z tych win, więc myślę, że ta część winiarska naprawdę rośnie w siłę, jeżeli chodzi o winobranie i coraz więcej osób przyjeżdża konkretnie po wino. No właśnie, widać to było chociażby wczoraj, ale odnośnie osób przyjeżdżających po wino, to wy jesteście też takim miejscem, do którego można przyjechać także i zostać trochę na dłużej. Od zawsze powtarzam, że ten czas pandemiczny w Polsce, obostrzeń i faktu, że pozostaliśmy przez 2 lata z urlopami raczej w kraju, strasznie mocno rozwinął polską enoturystykę. Wiele winnic zaczęło proponować naprawdę fajne rzeczy. Można powiedzieć, że wy byliście trochę enoturystyką, zanim to było modne, bo zajmowaliście się tym niezależnie od tego, czy byłyby jakieś ograniczenia, czy nie. Jak teraz ta wasza oferta wygląda? Oferta funkcjonuje cały czas, tak jak powiedziałeś. No, z tą pandemią to i na szczęście, i pechowo, wiadomo, ale efekt jest taki, że rzeczywiście bardzo dużo osób wybiera urlop w Polsce, plus połączony z enoturystyką, to już w ogóle dla nas fantastycznie. I całe lato, cały wrzesień i praktycznie do końca października mamy zabukowane weekendy. W ciągu tygodnia też to wygląda całkiem nieźle. Więc kierunek bardzo popularny. Czy jest jakiś taki, no wiadomo, teraz jesteśmy w tak super intensywnym momencie, pewnie teraz próbować wbić się do winnicy nie jest najprościej. Są odważni. Tak, ale są odważni. Czy z twojej perspektywy jest taki moment, także z punktu widzenia winiarzy, no przecież to jest też często tak, że teraz będą zbiory, potem będą fermentacje, to też jest tak, że wy macie co robić. Czy jest jakiś taki moment, który polecasz na odwiedziny w winnicy, kiedy jest spokojniej i można się też tym faktycznie, tym enoturystom na spokojniej poświęcić trochę więcej czasu?
Myślę, że czas przed winobraniem jest naprawdę fantastyczny, bo nie dość, że winnica wygląda przepięknie, już są owoce, wygląda to naprawdę imponująco i można wypocząć się w pięknym otoczeniu. I myślę, że czas już właśnie takiej dojrzałej jesieni, koło października, nawet listopada, też jest nadal fajnym czasem. My nie jesteśmy aż tak zajęci, tak jak mówisz, imprezami, zbiorami, wszystko już jest mniej więcej załatwione, a z racji tego, że akurat infrastrukturę mamy świetnie rozwiniętą na miejscu, możemy przyjmować cały rok, więc nawet w deszczowy, zimowy dzień możemy rozmawiać o winie. Dlatego, proszę Państwa, w zimowy, deszczowy dzień i nie tylko, warto odwiedzić winnicę Mozów na miejscu, a przez cały ten tydzień warto odwiedzić domek winiarski Wicy Mozów tutaj na winobraniu i spróbować win nie tylko białych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magda Komorniczak była moim gościem. Super. Wicy Mozów. Wielkie dzięki. Dzięki, udało się. Nie, udało się. Udało mi się. W końcu pierwszy raz mi się udało, nie pomylić. Bardzo dziękuję, proszę Państwa, i zapraszam gorąco jutro po 15 na kolejne rozmowy z lubuskimi winiarzami. Wielkie dzięki. Dziękuję. Winogranie. Sponsorem audycji był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, operator programu Czyste Powietrze. Sponsorem programu była Castorama. Miło Was widzieć na winobraniu. Partnerem programu było Miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa.